Okej, okay, witam ponownie w The Sandman. A więc idziemy dalej. Zgaszę światło. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku weszliśmy tutaj do tego miejsca. Jakiś sklep, ojej. I właśnie znaleźliśmy jakąś grupę żołnierzy, która tutaj przywiązała koleżankę ze szkoły. Próbowali ją rozstrzelić. Nasza postać coś nam powiedziała, ale nie przeczytałem tego. No. Tutaj się Regan pyta, czemu tu jesteśmy. Nasza bohaterka mówi, że cisza mogą nas zauważyć. Spróbuję przerwać, rozplątać te liny. Są za bardzo ściśnięte. Poczekaj, znajdę coś, z czym mogę to przeciąć. No. Tu akurat jest dość łatwo, bo to będzie chyba tutaj, nie, tutaj w tym miejscu. Nie, tutaj w tym miejscu. Gdzieś. Ho! A to ciekawe. Tak, tutaj są jakieś też żołnierzyki. Jak nas zauważy, to nas zabiją. Logiczne. Nie jestem pewien, skąd mam wziąć ten nożyk. A to dziwne. A, znalazłem nożyczki. Bardzo dobrze. Ile czy mamy? Mamy lalkę. No, zaraz po prostu idziemy. No tam Regan przyniosła no, nożyczki. Pośpiesz się. Aha, trochę przyspieszyłem grę, bo wydawało mi się, że trochę mnie zagłuszało w poprzednich odcinkach. Cholera! Co jest z nimi nie tak? Znaczy, no, co jest z nimi nie tak? Coś takiego. Open saying they're gonna kill a girl. O. To mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, że co jest z nimi nie tak? Chcecie mi powiedzieć, że chcieli zabić dziewczynę? No, coś takiego, tak mniej więcej będę tłumaczył. Co ja zrobiłam kiedykolwiek? Znaczy, chodzi o to, że co ona zrobiła źle takiego, czym zawiniła sobie. Regan, czemu jesteś tutaj tak późno w nocy? Tam tak było napisane dosłownie. Czemu jesteś tutaj tak późno? Czemu jesteś tu w nocy? Dlaczego powinnam to wiedzieć? Znaczy, skąd to mam wiedzieć? Spałam w moim pokoju, potem obudziłam się tutaj. Musieli mnie złapać. Oni weszli tutaj do tego sklepu jej mamy. Sued? Nie jestem pewien, co to znaczy Sued. Zaraz sprawdzimy. Sued. Właśnie, teraz się też wysyła kolejny odcinek. Trzeci w tej chwili się wysyła na YouTube. I think that can wait for later. Myślę, że to może poczekać. O, już się zanowało. Sued. No, tłumacz, tłumacz. Pozwany. Aha, pozwę ich, tak? A mal? To znaczy pewnie sklep, coś takiego, tak? Mal. O. No, centrum handlowe. Myślę, że to może poczekać. Regan. Rzeczy w tym mieście są dziwne. Każdy śpi i widziałem. No i jeszcze te cienie. At any rate, to chyba znaczy. Nieważne, tak? Coś takiego. At any rate. Wynośmy się stąd. Mój przyjaciel czeka na nas na zewnątrz. Ho? Wyjść stąd? Opuścić to? Uciec? To niemożliwe, oni tutaj patrolują wszędzie, znajdą nas, jeżeli się ruszymy. Well, then what, Regan? Więc co, Regan? Zauważą to, że zniknęłaś. Jeżeli będziesz tutaj siedzieć, znajdą cię. No, at any rate, to znaczy w każdym razie. Zamknij się. Don't order me around.
Ojej. Don't order me around. Nie jestem pewien, co to znaczy. Nieważne już. Czemu ty nie próbujesz... Don't you try. Aha, czemu ty nie spróbujesz uciec, tak? Poczekam na mamę, żeby przyszła mi pomóc. Brr, Reagan. Retrospekcja. No, tutaj bawią się w parku. Czemu płaczesz, Reagan? Mama i tata znowu walczą. Jaring to chyba krzyczy, tak? Jel. Tata krzyczy, a mama płacze. Jestem zbyt wystraszona, żeby tam wrócić. Tak, Jeltos krzyczeć. Jel. Ll. Hej, Reagan. Moja mama nie żyje, wiesz o tym. Czemu umarła? A, jeszcze sprawdzę, jak z dźwiękiem to wygląda, żeby się upewnić, że jest okej. Okej, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Czemu umarła? Została postrzelona przez bank robber. To jest chyba nazwa własna jakaś. Lub coś takiego. Nie mam mamy, więc nie mam mamy. Jestem tylko ja i mój tata. Ale nie płaczę. Muszę... To keep going without mama. Muszę iść do przodu. Nawet bez mamy. Jeżeli będę płakać, tata będzie się martwił, prawda? Więc nie powinnaś płakać, Reagan. Jeżeli płaczesz, jesteś Bexą. Czy chcesz być Bexą, Reagan? Nie. Nie chcę być Bexą. Więc pobaw się ze mną. Ojej, przepraszam. Twoja mama i tata powinni się zajść niedługo. Znaczy powinni się pogodzić, tak? Możemy pobawić się do tego czasu. Okej. Bexa. Co? Powiedziałem, że jesteś Bexą. Chyba to znaczy, cenisz się tak wysoko i jeszcze znęcasz się nad ludźmi, ale nie możesz sobie dać ze sobą rady, tak? Coś takiego. Powtórz to. Bexa, będę to mówić jeszcze raz. No będę to powtarzać cały czas, o. Nie zmieniłaś się od... ani trochę od czasów tego piaskownicy, przedszkola, tak? Jesteś bezużyteczna bez twojej mamy, bez pomocy twojej mamy. Nawet twoje znęcanie się. Używasz po prostu mnie, żeby się odstresować, gdy rzeczy w twoim domu nie idą za dobrze. Zamknij się. Mówisz tak, jakbym cię potrzebowała, tak? Coś takiego. Na początek, ty i ja w ogóle coś innego. Jesteś po prostu zazdrosna. Nie masz mamy i twój tata, będąc... Ojej. Olewa cię, tak? Coś, znaczy, że nie ma dla ciebie czasu. Zaraz sprawdzimy. Abandons. Abandony. Dobra. Jesteś zazdrosna, bo nikt cię nie ocali. Porzucić. Czyli to znaczy, że tata cię porzucił, czyli chodzi o to, że nie ma czasu dla mnie. Znaczy dla niej. Jesteś zazdrosna, bo nikt cię nie ocali. To nie. O, pies szczeka, pewnie ktoś idzie. Ale to co? Mój tata. Mój tata może być śmieciem, ale mama mnie kocha. Koncern. Ojej, chodzi o to, że jest. Z nią martwi się o nią, tak jakby opiekuje się nią mentalnie, tak jakby martwi się. Tak mi się wydaje. Jestem pewna, że niedługo przyjdzie mnie poszukać.
ale nikt po ciebie nie przyjdzie. Nie mierz się ze mną, tak? Coś takiego. Nie porównuj się ze mną. O, przepraszam, tak? Więc co? Więc będziesz tu po prostu czekać i będziesz tu siedzieć i czekać na swoją mamę do czasu, gdy ci żołnierze nie przyjdą i cię nie zabiją. Sorry, ale wydaje mi się, że to nie jest... Not my idea. Wydaje mi się, że to nie jest idea mojego planu. Out of their sight. Będę się od nich trzymać z daleko i ucieknę. Tak, coś takiego. Co z tobą? Znaczy, co ty zrobisz? No dobra, pójdę z tobą. Ale jak spodziewasz się uciec? Nie wiem. Jest ciemno, jestem pewna, że są drogi, by ominąć to, żeby nas zobaczyli. Żeby ominąć bycie zobaczonym, tak? Dokładnie. No zrobimy coś. O, save. Okej. Tata. Możemy użyć tego. Mam jakieś tam skrzynie, coś takiego. Robimy tak. Ubieramy to, jesteśmy kartonem. Jak wciśniemy shift, to jesteśmy nie do zobaczenia. W sensie, o, to jest tak, że to światło to jest ich pole widzenia. I w momencie, kiedy oni mogliby nas zobaczyć, po prostu wciskamy shift i jesteśmy bezpieczni. Ale również, jeżeli poruszymy się będąc schowanym, wtedy zostaniemy również złapani, tak? Okej. Jest tutaj tyle żołnierzy. Jaki masz plan? Nie wyjdziemy tędy. A, bądź cicho. Może mogę odwrócić jakoś ich uwagę, tak? Coś takiego. Teraz używamy lalki. Wiem! This doll. Rzucę tą lalkę, żeby odwrócić ich uwagę. Okej, okay, teraz szybko wydostańmy się stąd. Ja. O. Szybko, Regan. Podnoś się i uciekajmy. Zrobiliśmy to, uciekłyśmy. Obserwują nas. Regan, biegnij. Musimy odejść dalej. Zrobiłyśmy to, Regan. Zrobiłyśmy to. Regan? Regan, gdzie jesteś? Gdzie poszłaś? Nie mówcie mi, że wywaliła się gdzieś tam. Że się zgubiła gdzieś, no coś takiego, że no, że została z tyłu. Wiem, że że to był bieg mojego życia, tak, że biegła najszybciej jak mogła, ale wydaje mi się, że byłam z nią razem. Co teraz? Muszę ją znaleźć. Ale Dawid może czekać. Okej. Skorzystam z pomocy Dawida, coś takiego, tak? No, tak mi się wydaje. Jestem pewna, że we dwóch ją znajdziemy. Dobra, możemy teraz zrobić save'a. Jestem 12 minut do przodu w porównaniu do mojego pierwszego podejścia do tej gry. Ciekawe, czy jak podejdę tu do okna, to będę... Nie. Myślałem, że będzie można na nich spojrzeć.
Ale chyba się nie da. Teraz musimy znaleźć park. O, jest tutaj. Dawid, musisz mi pomóc. Co się stało? Tak, coś takiego. Regan, moja stara przyjaciółka, mogła zostać zabita przez żołnierzy. Proszę, pomóż mi szukać Regan. Może zostać zabita. Aha, może zostać zabita przez żołnierzy i teraz może zostać zabita, jeżeli jej nie znajdziemy. I N2, co jeżeli... Sophie, uspokój się. Co się stało w ogóle? W centrum handlowym byli żołnierze. Próbowałem pomóc Regan, wydostałyśmy się, ale Regan... Sophie, co się stało? Nie wiem. Po prostu... Czuję się zmęczona po tym wszystkim, tak? Coś takiego. O co tu chodzi, taka sytuacja. Sophie, weź... Odpocznij trochę. Przemęczasz się za bardzo. Jest w porządku, posłucham. Ale najpierw musisz się uspokoić. Podejrzani żołnierze, tak? O czym to może świadczyć? Tak?